Polska, mówi Andrzej Dubowski, witam serdecznie. W siłach zbrojnych RP funkcjonuje 6 jednostek wojskowych do zadań specjalnych. Jedną z nich jest jednostka specjalna AGAT. W Polsce jednostki specjalne są na największym światowym poziomie. Chciałbym porozmawiać o sprzęcie. Ze mną oficer jednostki specjalnej AGAT. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Pojazd, w którym my jesteśmy, do czego służy, gdzie został wyprodukowany? Jest to pojazd MATV, Oskosz, amerykańskiej produkcji, przystosowany do wykonywania patroli, konwojów. Jest to pojazd przeciwminowy, antyminowy, z charakterystyczną fałką pod spodem, która chroni załogę w przypadku wybuchu miny pod samochodem. Jaki tutaj jest silnik? Silnik tutaj jest 7,2 litra, 370 koni. Samochód posiada skrzynię automatyczną. Zasięg tego samochodu waha się od 150-200 do 510 km. Czyli spalanie na 100 to jakie jest? Zależy od terenu. Im cięższy teren, mniejsze przełożenia na skrzyni, mniejsze biegi, tym samochód pali to bardzo dużo. Klimatyzacja tutaj jest? Tak, jest klimatyzacja z przodu i z tyłu dla też gunnera, który stoi, między innymi dla gunnera, bo niestety, ale jest gorąco w tym samochodzie. Co jest taką cechą specjalną tego pojazdu? Jego opancerzenie i właśnie ta litera V z opancerzenia podwoziu, o której wcześniej wspomniałem. Montowana jest bezpośrednio pod kabiną, pod samochodem. Silnik diesel, benzyna? Dieselowski silnik. Jaka jest waga tego pojazdu? Waga tego pojazdu waha się w zależności od tego, jaki sprzęt i opancerzenie jest na tym samochodzie. Podstawowa waga to jest 12,5 tony. Plus doliczając wszystkich pasażerów, żołnierzy, sprzęt, amunicję, broń zespołową, która znajduje się na gunnerce, na dachu samochodu. Czy zdarzają się jakieś awarie, poważniejsze awarie? Nie, poważniejsze awarie nie zdarzają się. Bardzo dziękuję. Moim państwa gościem był oficer jednostki specjalnej AGAT. Oskosz to nie jedyny pojazd na wyposażeniu jednostki specjalnej AGAT. Są także inne, m.in. Hammer. Jaki tutaj jest silnik? Dzień dobry, chciałem przedstawić tutaj Państwu samochód Hammer. Jest to amerykański produkcji samochód. Posiada silnik 6,5 litra w układzie V8. Maksymalna moc po prostu tego pojazdu to jest 185 koni. Skrzynia biegów jest automatyczna, czterobiegowa. Samochód waży 5,5 tony. Bak paliwa 75 litrów. Jest wystarczający, aczkolwiek samochód średnie spalanie ma w granicach 37 litrów z racji po prostu na masę, tak? Jaka jest masa pojazdu? 5,5 tony, tak jak wspomniałem. Dodatkowo w tej chwili mogą Państwo zobaczyć na wieżyczce tego oto Hammera zamontowany jest granatnik HK-GMG. Jest to granatnik automatyczny 40 mm. Waga tego granatnika 29 kg. Zasięg tego granatnika 2000 metrów, ogień skuteczny 1500 metrów. W skład takiego samochodu wchodzi załoga pięcioosobowa. Jest to kierowca, dowódca, dwóch operatorów oraz gunner, czyli celowniczy, który znajduje się na wieżyczce. Czy ten samochód się sprawdza? Niezawodny jest? Sprawdza się w terenie. Dodatkowo jest w ten sposób opancerzony, żeby ochronić załogę przed ostrzałem operatora do kalibru 7,62 mm. A jeśli chodzi o podwozie, czy tak jak podobnie w Oskoszu jest to fałka? Niestety nie, jest to samochód starszej produkcji. Hammery nie były wyposażone w fałkę tak zwaną. Nowe są? Nie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejny pojazd, tak naprawdę chyba no, legenda, jeśli chodzi o pojazdy militarne, terenowe. Tak, kolejnym samochodem prezentowanym tutaj przez naszą jednostkę jest Land Rover Defender drugiej generacji. Ten samochód akurat jest przerobiony Land Rover Defender w wersji soft. Pojemność silnika 2,5 litra, jest to diesel, 117 koni. Masa tego pojazdu ponad 2100 kg. Pojemność baku 75 litrów,
średnie spalanie gdzieś w granicach 12-13 litrów. Dodatkowo w tym samochodzie jest zamontowane z tyłu dwa stanowiska dla strzelca z karabinkiem automatycznym. Jeśli porównamy, powiedzmy, Defendera i Hammera, czym te samochody się dla Was różnią w użytkowaniu? Przede wszystkim przeznaczeniem, tak? Hammer, z racji tego, że jest samochodem opancerzonym, spełnia takie zadania, że po prostu załoga jest zabezpieczona przed ostrzałem, natomiast Lander jest samochodem nieopancerzonym, przez co załoga może zostać ranna, tak? Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był oficer jednostki specjalnej AGAT.